Dzień dobry, Karina Przybyłok-Sileska, wiceprezes spółki Fontia, zarządzającej hotelem Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju. W tle za nami widzimy warsztaty organizowane z okazji 15. Forum Polsko-Rosyjskiego, które po raz pierwszy odbywa się w naszym województwie, w województwie świętokrzyskim. Jest to 15. jubileuszowe forum, które co roku od 1 do 6 listopada ma miejsce w Polsce. Do tej pory tour operatorzy, którzy w swojej ofercie mają Polskę, wysyłają turystów do Polski, jeździli po innych województwach, a w tym roku udało nam się zaprosić tych tour operatorów tutaj do naszego województwa. Grupa jest w Busku-Zdroju od 1 listopada. Zdążyliśmy już zwiedzić Kielce, tereny targów. Odwiedziliśmy również wszystkie obiekty sanatoryjne, które mogliśmy zobaczyć na terenie strefy uzdrowiskowej A Busku-Zdroju. Zwiedziliśmy Sandomierz, Krzysztopór. Dzisiaj jest to dzień roboczy. Na spotkania z tymi tour operatorami dojechała również polska branża turystyczna. Mamy tutaj 45 przedstawicieli w naszej branży turystycznej z terenu całej Polski. Są osoby z Rzeszowa, z Suwałk, z Opola, z Warszawy, z Krakowa, Kielc, Bielska-Białej. Także cała Polska dojechała dzisiaj. Mamy przyjemność spotkać się w sanatorium Marconi. Jak Państwo widzą, są teraz przeprowadzane rozmowy B2B. Sam ja, nie mam co wiedzieć, że w Polsce.